Do finału 22. edycji konkursu o Złotą Nitkę zakwalifikowało się aż 5 absolwentów SAP-u z Krakowa. Kibicował im dyrektor tej szkoły. Panie Jurku, musi pan być bardzo, bardzo dumny z absolwentów swojej szkoły. Oni zdobywają naprawdę bardzo znaczące nagrody w świecie mody. Duma to może niewłaściwe słowo. Szczęście, czyste szczęście. Szczęście, któremu trzeba sprzyjać, ale naprawdę jestem szczęśliwy. Pierwszym z absolwentów SAP-u z 2013 roku był Michał Wójciak. Co na dzisiejszy konkurs Złota Nitka przygotowałeś? Kolekcja jest inspirowana filmem Alejandra Jodorowskiego Święta Góra. I ogólnie odniosłem się do motywu podróży, dlatego zależało mi, aby zderzyć różnego rodzaju faktury, wzory. Pojawiły się też abstrakcyjne akcesoria w postaci przeskalowanych kapeluszy oraz masek. Magdalena Orzeł to absolwentka SAP-u z 2015 roku. Magda, zostałaś wyróżniona w dzisiejszym konkursie. Powiedz, za co i od kogo otrzymałaś nagrodę i jaką? Otrzymałam nagrodę za swoją kolekcję dyplomową Sisterhood Braterstwo Wilczyc. Jest to nagroda ufundowana przez organizatorów Lwowskiego Tygodnia Mody. Tą nagrodą jest udział w Tygodniu Mody we Lwowie. Kiedyś rozmawialiśmy o tym, że owszem, dużo, dużo pracy ci studenci muszą włożyć, jednocześnie jest to pasją, ale też bardzo duże serce właśnie tej kadry. To jest tak naprawdę zasługa państwa i całej waszej kadry. Na pewno największa zasługa to jest poszczególnych absolwentów. W konkursie przyznano dwa wyróżnienia, które w komplecie trafiły do absolwentów SAP-u. Pierwsze wraz z maszyną do szycia od Kołca przypadło Annie Tronowskiej, absolwentce SAP-u z 2015 roku. Drugie wyróżnienie otrzymała mieszkająca w Anglii Martyna Sobczak, absolwentka SAP-u z 2009 roku. A do kompletu dołóżmy zwycięzcę konkursu. Główna nagroda Złota Nitka przypadła absolwentce pańskiej szkoły. Tak, organiściach Płachta, Złota Nitka 2015. Joanna Organiściak jest absolwentką SAP-u z 2015 roku. Powiedz, jak myślisz, czym sobie zasłużyłaś na tą nagrodę? Zastanawiam się czym. Myślę, że przede wszystkim cieszę się, że widać ogrom pracy, jaki włożyłam w wykonanie tej kolekcji, bo jest to nie tylko kolekcja odzieży, ale również obuwie, która jest bardzo trudną dyscypliną. Dwudziesta druga edycja konkursu o Złotą Nitkę zakończyła się więc triumfem krakowskiego SAP-u.